Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Szczyt NATO w Wilnie, broń z Korei dla Polski oraz amunicja kasetowa, amerykańska amunicja kasetowa dla Ukrainy. O tym będziemy rozmawiać, a jest z nami pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent Andrzej Duda zwołał dzisiaj posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po tym, jak zakończył się wczoraj dwudniowy szczyt NATO w Wilnie. Wiemy, że nie był to szczyt przełomowy, natomiast pewne rzeczy podjęto, o pewnych sprawach zadecydowano. Co wydarzyło się na szczycie, co jest istotne właśnie z tego szczytu dla naszego kraju? O, wszystkie decyzje związane z przyszłością Sojuszu Północnoatlantyckiego są istotne dla naszego kraju, który jest jednym z jego członków, ale jeżeli miałbym tutaj podać cztery najważniejsze punkty, to kolejność nieprzypadkowa to jest na pewno przygotowanie i zaakceptowanie nowych planów obronnych Sojuszu w Europie. One dotyczą trzech obszarów. Obszaru Północnego Atlantyku i Europy Północnej, obszaru Europy Środkowej od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i Europy Południowej. One uwzględniają wzrost zagrożenia ze strony Rosji, jak również osiągnięcie pewnych poziomów gotowości szybciej i również możliwość zareagowania nie w odpowiedzi na agresję rosyjską, ale również w momencie eskalacji sytuacji. Szczegółów nie znamy, bo oczywiście to są dokumenty o wysokiej klauzuli tajności, ale wiemy, że są to najbardziej szczegółowe dokumenty od czasów zakończenia zimnej wojny. Wcześniej były one także przyjmowane czy korygowane, ale miały znacznie większy poziom ogólności. I z konferencji pana prezydenta Andrzeja Dudy wiemy, że między innymi w ich zapisach jest to, że szybko w przypadku agresji rosyjskiej na terytorium naszego kraju miałoby się znaleźć 100 tysięcy żołnierzy Sojuszu, a w dalszej perspektywie nawet 300 tysięcy. Oczywiście nie znamy, jaki to jest czas, więc to jest na pewno jeden z najważniejszych punktów. Kolejny. Panie redaktorze, przepraszam, przenosimy się w tej chwili na konferencję prezydenta Andrzeja Dudy po zakończonym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak jak zapowiedziałem, zostało przeze mnie zwołane zaraz po szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zresztą wielu uczestników, przede wszystkim normalnie zasiadających w ławach opozycji parlamentarnej, z uznaniem się wypowiadało na ten temat, że to spotkanie odbywa się tak natychmiast po szczycie NATO. Rzeczywiście jest dzisiaj taki szczególny dzień, jak Państwo wiecie, mamy bardzo ważną wizytę zagraniczną, mamy dzisiaj, w tych dniach, bo dziś i jutro, prezydenta Korei Południowej razem z małżonką i całą bardzo dużą delegacją koreańską w naszym kraju, więc wszyscy najważniejsi politycy państwa polskiego, premier, marszałkowie, oczywiście ja też, prowadzimy z nimi rozmowy, gościmy ich u siebie, mamy cały szereg wydarzeń, ale to spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jak Państwo widzicie, kilkugodzinne, też przeprowadziliśmy. Wszyscy są usatysfakcjonowani tą debatą, która się odbyła. Tak jak zawsze, oczywiście nie mogę powiedzieć o szczegółach, bo w trybie dostępu do informacji niejawnych toczyła się ta debata, toczyło się to spotkanie, ale mogę powiedzieć tak, że w sensie formalnym przedstawiona została sytuacja z postanowień szczytu NATO, kuluarów, dyskusji, które tam były prowadzone. Staraliśmy się, zarówno ja, jak i członkowie polskiej delegacji na szczyt NATO, to znaczy minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, bo panowie ministrowie byli tutaj i w czasie szczytu NATO na sali obrad i tutaj byli obecni obaj w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawić w miarę
wnikliwie to, co działo się w trakcie obrad, konkluzje Rady. Był szef Sztabu Generalnego, pan generał Rajmund Andrzejczak, który od strony wojskowej omawiał kwestie realiów tych postanowień, które podjął szczyt NATO, jak to się przekłada na konkretne kwestie wojskowe, rozmieszczenia wojsk, relokacji wojsk i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie kwestie zostały omówione. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość wypowiedzenia się i zadania pytań. Takie pytania były zadawane. Staraliśmy się rzeczowo na nie odpowiedzieć. Cóż mogę powiedzieć? Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nie zawiodłem się. Mówiłem, że zwołuję Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo do tej pory zawsze, kiedy te rady były, zwłaszcza w tym okresie, kiedy trwa rosyjska agresja na Ukrainę, wszyscy politycy, całe spektrum naszej sceny politycznej zachowywało się w sposób niezwykle odpowiedzialny. Widać, że kwestia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej leży wszystkim na sercu i wszyscy podchodzą bardzo poważnie do tego tematu. I tak też było dzisiaj. Chcę to z całą mocą podkreślić. Podziękowałem wszystkim uczestnikom za bardzo rzeczową, poważną dyskusję, ważne pytania, bardzo konstruktywne podejście do tych kwestii związanych z bezpieczeństwem bieżącym naszego kraju i przyszłymi naszymi działaniami. Omówiliśmy to wszystko w szczegółach. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani. Na wszystkie pytania udzieliliśmy odpowiedzi, także było to na pewno bardzo konstruktywne spotkanie i mam nadzieję, że pełna informacja dotycząca i przebiegu szczytu NATO, i kuluarów szczytu NATO, i wszelkich dyskusji, które tam były z naszym udziałem prowadzone, została w detalach przekazana całemu spektrum naszej sceny politycznej, więc taka informacja jest, tak jak mówię. Można mówić, tak jak w NATO jest jedność, tak w kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, zwłaszcza od tej strony militarnej, mogę śmiało powiedzieć, jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej, bardzo skoncentrowane podejście, poważne podejście i jestem za to wdzięczny wszystkim politykom. Mamy przecież tak naprawdę kampanię wyborczą, ale dzisiaj tam na sali widziałem bardzo, bardzo rzetelną postawę całego spektrum sceny politycznej, za co bardzo dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o relacje z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zakończyliśmy je, wszyscy rozjechali się do swoich obowiązków. Wiem, że teraz członkowie parlamentu mają tam swoje głosowania na sali sejmowej. Ja też za chwilę mam dalsze moje działania związane z wizytą pary prezydenckiej z Korei Południowej, więc i delegacji koreańskiej, więc no, po prostu pracujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję. Dziękuję państwu. To był prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Niczego więcej się nie dowiedzieliśmy, natomiast z tej poprzedniej konferencji pana prezydenta mamy już pewną wiedzę. Pan redaktor mówił o tym, jakie są najważniejsze decyzje, które zapadły na szczycie NATO dla Polski. Wymienił pan pierwszą na razie, czyli właśnie zatwierdzenie nowych planów obronnych. Jak pan redaktor mówił, nie znamy ich w szczegółach, natomiast wiemy, że są dość szczegółowe i że polska strona coś tutaj ugrała. Niewątpliwie tak. Jeszcze nawiązując do tego, co wiemy, to, że w tych planach jest już uwzględnione członkostwo w sojuszu Szwecji i Finlandii. Poza tym skonstatowano, że wypełnienie tych zapisów, tych planów obronnych będzie wymagało od państw członkowskich zwiększenia wysiłku na rzecz modernizacji, rozbudowy sił zbrojnych i utworzenia odpowiedniej infrastruktury. To akurat nie dotyczy naszego kraju, bo my tutaj realizujemy własne przedsięwzięcia z tym związane, no ale jest wiele państw, które dotąd na obronności, szczególnie europejskich, oszczędzały. I również zapis dotyczący, zalecenie dotyczące budżetów obronnych. Dotychczas było to zalecenie, że państwa członkowskie powinny wydawać nie mniej niż 2% PKB. Obecnie to nie jest rekomendacja, ale jak gdyby warunek, że muszą
że muszą wydawać co najmniej 2% PKB, z tym, że po 2024 roku w niektórych państwach te procedury już dotyczące budżetów na rok przyszły są zainicjowane, a więc najprawdopodobniej to będzie obligatoryjne od budżetów roku 2025. Żeby omówić wszystkie te punkty, dwa kolejne dotyczą Ukrainy. Pierwszy to deklaracja całego sojuszu o wsparciu dla walczących sił zbrojnych Ukrainy w perspektywie wieloletniej. Oczywiście nie w takiej, że sojusz podejmuje taką decyzję, bo no byłaby to jednak zaangażowanie NATO do wojny, ale w takiej formule właśnie tego porozumienia z Ramsztajna, więc bilateralnej rządy poszczególnych państw, bądź takie koalicje robocze typu Dania, Holandia, Niemcy wspólnie decydują o pewnych przedsięwzięciach. I w ramach tych deklaracji tutaj Francja poinformowała o tym, że zamierza przekazać Ukrainie pociski manewrujące, lotnicze pociski manewrujące Scalp. To jest dokładnie ten sam pocisk, który przekazali już wcześniej Brytyjczycy, Storm Shadow, jego wersja francuska, więc te samoloty ukraińskie, bombowce Su-24M, które zostały wcześniej zintegrowane z pociskami brytyjskimi, będą również mogły przenosić pociski francuskie, i również informacja od rządu Niemiec o kolejnej baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot, która na Ukrainę trafi. Kolejna decyzja dotycząca Ukrainy to potwierdzenie tego, że Ukraina będzie członkiem sojuszu. Nie zostanie w stosunku do niej zastosowana procedura MAP, ale tutaj ze względu między innymi na zapisy traktatowe, czy raczej może interpretacje zapisów traktatu waszyngtońskiego, ta akcesja Ukrainy do NATO będzie możliwa dopiero po zakończeniu działań wojennych. Bo chociażby artykuł 5, który mówi o wsparciu innych państw sojuszu dla zaatakowanego członka, na dobrą sprawę uniemożliwia przyjęcie takiego państwa w trakcie trwania wojny, bo automatycznie skutkowałoby to interwencją sojuszu. W każdym razie tak jest to interpretowane, między innymi przez Stany Zjednoczone. Poza tym też chodzi o wdrożenie przez władze Ukrainy pewne procedury określane jako procedury demokratyzujące, które każde państwo NATO, jeżeli chce się stać członkiem sojuszu, musi spełnić. Jeśli chodzi o Finlandię i Szwecję, nie było takiego problemu. Jeśli chodzi o Ukrainę, takie wątpliwości się pojawiają. To chociażby dotyczy w pełni cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. Czwarta ważna informacja, no to chociażby to, że Turcja, widzimy zresztą w tej chwili prezydenta Erdogana, tutaj wykonała pewną grę turecka polityka, która doprowadziła z jednej strony do pewnych korzyści również militarnych dla Turcji, a z drugiej do zgody na włączenie Szwecji do sojuszu, które wcześniej Turcja blokowała. Nie będzie to natychmiast. Wiemy od prezydenta Erdogana, że turecki parlament przystąpi do ratyfikacji w październiku, nie wcześniej niż w październiku tego roku. No ale to daje nadzieję na to, że jeszcze w tym roku kalendarzowym Szwecja członkiem NATO się stanie. Polska zabiegała o to, żeby batalionowe grupy NATO, które stacjonują w Polsce i w państwach bałtyckich, zostały podniesione do rangi brygadowej, żeby te batalionowe grupy bojowe NATO zamieniły się w brygadowe bojowe grupy bojowe. Natomiast to się nie stało. Jest zapis w tym komunikacie, w tej deklaracji po szczycie, że będą państwa członkowskie NATO dążyć do tego, żeby doprowadzić do takiego zwiększenia liczebności wojsk NATO na terenie Polski i państw bałtyckich, ale tutaj nie mamy konkretów.
No, pamiętajmy o tym, że na szczytach NATO przyjmuje się pewne dokumenty wcześniej przygotowane, tak jak te plany obronne. Inne to jest zbieranie pewnych postulatów, wniosków, później analizowanie ich i przekształcanie w dokumenty wykonawcze. Nie możemy wykluczyć, że te postulaty przekształcą się w takie dokumenty wykonawcze, powiązane być może właśnie z narastaniem tych sił sojuszu związanych z tymi planami, nowymi planami obronnymi, ale rzeczywiście taka deklaracja nie padła. Aczkolwiek nie możemy wykluczyć, że na przyszłorocznym, jubileuszowym szczycie NATO w Waszyngtonu takie decyzje zapadną. To przejdźmy jeszcze do ostatniego tematu, mianowicie Ukraina poinformowała dzisiaj, że otrzymała już od Stanów Zjednoczonych amunicję kasetową. Przypomnę, po raz pierwszy 7 lipca Amerykanie poinformowali, że przekażą właśnie taką amunicję Ukraińcom. Sprawa budzi pewne kontrowersje, ponieważ jest to broń zakazana w większości państw na świecie. Nawet tę decyzję amerykańską skrytykował Rishi Sunak, czyli premier Wielkiej Brytanii, mówiąc, że ta broń jest niehumanitarna, czy mając na myśli to, że ta broń jest niehumanitarna i nie powinna być przez Amerykanów Ukraińcom przekazywana. Czy ta decyzja rzeczywiście budzi kontrowersje? Czy coś zmienia na polu bitwy? Nie zmienia na polu, niczego na polu bitwy, powiedzmy sobie szczerze. Czy budzi kontrowersje? Może budzić kontrowersje tych, którzy są sygnatariuszami porozumienia o likwidacji broni kasetowej, ale przypomnę, że ani Rosja, ani Ukraina, ani Stany Zjednoczone tej konwencji nie ratyfikowały. Podobnie zresztą jak Polska. Poza tym to też jest kwestia definicji broni kasetowej, ponieważ już wcześniej Amerykanie chociażby dostały przenoszące miny przeciwpancerne, które można w jakiś sposób zakwalifikować jako amunicję kasetową, czy bomby lotnicze, które także prawdopodobnie one były pochodzenia amerykańskiego. Nie można wykluczyć, że inny sojusznik Stanów Zjednoczonych nimi dysponujący je Ukraińcom przekazał. Poza tym sami Ukraińcy, jak i Rosjanie znacznie bardziej powszechnie, takiej amunicji w działaniach wykorzystywali. Więc jeżeli Rosja od początku na dobrą sprawę tego konfliktu, przede wszystkim w głowicach rakiet kalibru 220 mm do systemu Uragan czy 300 mm do systemu Smierć stosują głowice kasetowe, no to dlaczego w tym momencie Ukraińcy mieliby tego nie czynić? W tym momencie wspomina się o przede wszystkim o głowicach do pocisków do wyrzutni MLRS HIMARS. To są pociski starszej generacji M26, M26A1, które właśnie takimi głowicami do rażenia celów powierzchniowych dysponują i pociskami artyleryjskimi 155 i 105 mm, które także mogą subamunicję do rażenia celów powierzchniowych przenosić. Panie redaktorze, dopytam na koniec, czym jest amunicja kasetowa, czemu budzi tyle kontrowersji? Ona budzi kontrowersje przede wszystkim dlatego, że w takim pocisku M26 mieści się, w zależności oczywiście od jego typu, 500 podpocisków. I tutaj nie każdy z tych pocisków ma skuteczny układ samolikwidacji. A więc na przykład, jeżeli z tych 500 pocisków zdetonuje 400, no to 100 gdzieś tam pozostanie. I one będą stanowiły niebezpieczeństwo przede wszystkim dla ludności cywilnej. To są chociażby doświadczenia z wojny wietnamskiej czy wojen na Bliskim Wschodzie, gdzie taka amunicja była stosowana, że ta samolikwidacja nie była skuteczna i dlatego tego typu amunicja czy jej pozostałości mogą już po wiele lat po konflikcie stanowić duże zagrożenie, stąd jej uznanie jej za niehumanitarną. Gdyby te pociski w 100%, ale tu nigdy w technice nie możemy mówić o 100% skuteczności czy sprawności, detonowały, w tym momencie na pewno tych zastrzeżeń by było mniej. No, jeśli chodzi o humanitaryzm, pociski zapalające czy termobaryczne możemy określić jako broń niehumanitarną. Każda broń stosowana na polu walki jest niehumanitarna. Tutaj, panie redaktorze, jeżeli ma zabijać ludzi, niestety także czasami przez przypadek cywilów.
Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. A państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro o tej samej porze. To był program Wolne Głosy Zagranica. Do jutra, do zobaczenia.